Z rozmów z profesorem Budzonettim wiem, że papież był dziwnym pacjentem. Profesor skarżył się, że papież nigdy się nie pyta o stan swojego zdrowia. Nigdy nie mówi, co go boli. Więc lekarz w tej sytuacji nie czuł się komfortowo. Dlatego, że wyglądało tak, jakby właściwie leczył go na siłę. Papież nie lubił szpitala. Kiedy musiał pójść i wiedział, że to jest konieczne, to szedł i był, ale starał się jak najszybciej wrócić do siebie, do domu. Zawsze wierzyłam w to, że on tak świetnie myśli i tak było. Zresztą to jest oczywiste, że jak gdyby ta niedołężność w ogóle nie była problemem, nie była przeszkodą. Znaczy ludzie, którzy go pierwszy raz widzieli, tak się zastanawiali. Dla mnie nie była żadną przeszkodą. Dla mnie on był tak samo bliski. I nie będę udawała, wcale nie uważałam, że go ostatni raz widzę. Już go przez tyle lat, od 2001 roku mniej więcej, widziałam już w tym gorszym stanie, że sobie myślę, no on jest taki silny, może żyć i żyć. Widzieć papieża, który z człowieka w pełni sił, wysportowanego, z mocnym głosem, z ekspresją, staje się coraz bardziej starym, niedołężnym. To było swego rodzaju cierpienie, z tym, że widząc, jak on to akceptuje, było mi łatwiej tę sytuację przyjąć i w jakim stopniu również ją zaakceptować. Bo on, jak gdyby, mając tak silny charakter, potrafił tak dotrwać do ostatniej chwili. W tym cierpieniu jeszcze podchodził do okna, jeszcze coś chciał powiedzieć, kiedy być może inny jakiś człowiek, to by dawno tam gdzieś leżał w jakiejś klinice otoczonej lekarzami i jakąś opieką, nikt by o nim nie widział, nie słyszał, by go nawet nie pokazywano w telewizji. On jednak trwał na swoim stanowisku do końca. Na swoim takim jakimś, na tej swojej drodze, którą właśnie obrał sobie w Niegowici, na którą, tej kapłańskiej drodze, którą zaczął w Niegowici. Stąd też wtedy sobie przypominałem jego jako młodego, energicznego, uśmiechniętego, zawsze takiego gotowego do dyskusji, pełnego życia właśnie wtedy w Niegowici, jak go widziałem w tych ostatnich dniach. Tak, żeby nie patrzeć na to, co się dzieje w tych ostatnich dniach, to uciekałem myślami właśnie tam do Niegowici. Była piękna, bardzo taka ludzka, dojrzała, no i znowu nas zgromadzi wokół siebie, prawda? Takie to było to ostatnie zgromadzenie żyjącego papieża, bo wierzę, że nadal w różnych miejscach gromadzi ludzi. Natomiast znowu nas zgromadził ponad granicami. On swoim zachowaniem, swoim życiem, swoim dystansem do siebie samego pokazywał, że że taka jest kolej rzeczy. Przychodzi starość, przychodzi wiek, przychodzi w końcu śmierć. I jakoś, pomimo tego, że głęboko to przeżywałem, to myślę, że jego postawa pomogła mi w przechodzeniu tych wszystkich etapów.